Siemano! Witam serdecznie, witam kochanego widza. Dzisiaj kolejny odcinek Palionowo. Zapraszam bardzo serdecznie na drugie moje kanały. Na kanał Szybson Plus i na kanał Filip Szybka, ponieważ tam za niedługo będą vlogi. Właśnie w tym momencie widzicie mnie już z nowej kamery, która jest no totalnym kozakiem, więc na pewno będą lepszej jakości filmy. I podoba mi się to, ponieważ będziemy mieli nagrania w 120 fpsach. Nie wiem, nic wam to pewnie nie mówi. Tamta nagrywała w 60, ta nagrywa w 120, więc będziemy mieli taką po prostu, taką płynność, że uciala. No a witam was dzisiaj oczywiście na Palionowie, ponieważ troszkę się pozmieniało, jak widzicie, mam 42 level. I spytacie, skąd? Skąd ma 42 level? A ja wam już mówię. Byłem w kopalni. Byłem w kopalni, troszkę sobie pozwiedzałem i teraz bardzo ważna rzecz, też troszkę pobudowałem, no pograłem tyle, co nie miara po prostu, więc muszę wam koniecznie pokazać, co dzisiaj się tutaj pozmieniało, ponieważ zmieniło się naprawdę spory. Patrzcie, wchodzimy do domu i już będziemy widzieć efekty. Ale zanim cokolwiek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę. Łapka w górę pozycjonuje lepiej film. Ostatnio, prawda, takie mniejsze są wyświetlenia troszkę, ale nie martwię się tym, ponieważ wiem, że moi kochani widzowie, jak zostawią łapkę w górę, to wszystko pójdzie znowu do góry, więc zostawcie łapkę w górę i będzie na pewno kozak. Ja tutaj mam tablicę, na której jest napisane, ile mamy subskrypcji. Mamy 216 tysięcy, ale chyba, nie wiem, czy nadal mamy 216, czy już się to zmieniło. Dalej mamy 216, więc prawda, zachęcam was do tego, żeby zasubskrybować, kto jeszcze nie subskrybuje. A może uda nam się dobić 217 i będzie bardzo miło. Dobra, uwaga, wchodzimy do tego domu mojego. Wchodzimy do domu, ponieważ tu się zmieniło. I teraz patrzcie, pomyślcie sobie na początku, pam, nic się nie zmieniło. Chociaż nie, dobra, widać to na od razu na pierwszy rzut oka. Są schody, co znaczy, że zostało dobudowane drugie piętro, widzowie. Więc uwaga, już wam pokazuję, co tam zostało dobudowane, ale zanim to jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Posegregowałem, a bardziej pozbyłem się masy syfu, który miałem, i po prostu posegregowałem. Tu jest pusto, tu mamy chleby, już tyle pozbierałem, nie wiem, to pole tutaj, co mamy tutaj, patrzcie, to co ja tutaj mam, albo to tutaj pole obok, jak ja zebrałem to nie wiem, 12 razy, to z tego jest tyle chlebów, że już jesteśmy, że tak powiem, ustawieni do końca życia. Więc w końcu mam takie miejsce, z którego mogę sobie chleb brać. Mamy tutaj posegregowane, to jest właśnie węgiel, który pozbierałem, resztą z czego mamy właśnie taki level. Mamy też sporo przepalonego żelaza i złota, aczkolwiek nie wiem, do czego ono nam jest potrzebne, bo mamy już netherite'owe rzeczy, więc tak naprawdę niepotrzebne. Tu mamy jakieś liście, które zostawiłem, które mogą się przydać, tu są jakieś takie narzędzia. Wywaliłem wszystkie w ogóle żelazne narzędzia, bo uznałem, że są totalnie niepotrzebne. Skoro ja mam tutaj takie netherite'owe, to po prostu już się pozbyłem wszystkich takich rzeczy, takich syfów. Posegregowałem drewno, prawda, patrzcie, ile mamy drewna, to jest w ogóle taki kozak. Mamy tutaj, patrzcie, wszystko posegregowane pięknie. I teraz mamy już takie bardzo, że tak powiem, niewielkie ilości rzeczy. I teraz będę bardziej restrykcyjny z tym, co będziemy zostawiać, a co nie, ponieważ to, co się działo wtedy w tych moich skrzynkach, to był totalny dramat. Tam był taki syf, taki przeogromny syf. Ja tu były wszystkie skrzynki zapchane, a jeszcze tutaj miałem masę skrzynek. Tu była podwójna, tu jedna, tu jeszcze jedna później stała. Teraz już nie ma, tutaj do tego odkładam ewentualnie te rzeczy, jak chcę je gdzieś odłożyć. No i tutaj mamy zbroję naszą, prawda, piękną, której w ogóle w sumie nie używamy, bo nawet nie ma po co. Nawet nie chce mi się w niej biegać, zostawiam ją na jakąś, nie wiem, na jakąś ostateczność, ja to mój ryj patrzący się na mnie. Ale to nieważne, przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli schody prowadzące ku górze. I patrzcie, jak one prowadzą. Troszkę to budowałem, no pograłem z kilka godzin, ale myślę, że efekt jest zadowalający. Wchodzimy sobie schodami na górę, wchodzimy myk, wchodzimy jeszcze schodami na górę i tutaj już jesteśmy na miejscu. I patrzcie, mamy jakieś tutaj pięterko zrobione, na którym w sumie nie mam konkretnie zamysłu, tutaj może być. Ewentualnie myślałem, żeby w to miejsce przenieść po prostu mój pokój, który mam na dole, bo ja tam mam łóżko, tak wiecie, bardzo, bardzo postawione, że tak powiem, prowizorycznie. No ale z drugiej strony, jak tak sobie nad tym myślę, no to tamto łóżko jest w bardzo fajnym miejscu, z tego powodu, że jak chcę się przespać, to bardzo szybko tam mogę pójść, a to bym musiał wyłazić na górę i taka lipa. Więc możecie dać w komentarzach, co waszym zdaniem powinno w tym miejscu powstać, bo uważam, że całkiem fajne miejsce. Ale to nie wszystko, bo patrzcie, tutaj jak wyjdziemy, to mamy najpiękniejszy widok na świecie. Patrzcie, widzicie to? Widzicie to? Przecież to wygląda jak jakbyśmy mieszkali w jakimś Hollywood. Hollywood, normalnie wiecie, tam gdzie jest ten napis Hollywood, jakbyśmy stąd patrzyli na całe Los Angeles, to jest po prostu patrzenie na całe Palionowo. Po prostu to tak pięknie wygląda. Tak to świetnie, no nie wiem, no mamy widok genialny, stąd wszystko widać. Tu możemy widzieć, tak, tam ścieżka sobie idzie, tam miejsce na dworze, z którym miał powstać, ale do teraz nie mam kiedy go zbudować. Tam pięknie widok na całe Palionowo, które pewnie się będzie rozrastać jeszcze dalej. Tam w ogóle mur dobudowaliśmy, no pięknie to wygląda, jak widzicie, tutaj jest, tu w ogóle jest zrobione takie coś.
wejść, patrzcie, takie schody. Ale to zaraz wam pokażę z drugiej. Albo dobra, zejdę tymi schodami, nie będę wracać tędy, którym już przyszedłem. Więc schodzimy sobie tutaj tymi schodkami na dół, myk, myk, myk. Tutaj mamy już takie bardziej strome zejście, ale schodzimy sobie na dół i patrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Teraz pokażę wam tutaj, wlećmy sobie na młyn i patrzcie, widzicie, jak to wygląda? No nie wiem, mi się tak podoba to miejsce. Tyle tu posiedziałem, możecie też znać, co sądzicie o tym miejscu, jak to wam się podoba. No mi osobiście ten domek się mega podoba. I tu jest takie wyjście schodkami, który możemy wyjść tu, wejść sobie tutaj na ten tarasik i ewentualnie do środka. Tutaj też dach zrobiłem z ognisk, no i też można przejść tutaj i wejść tam do naszych głów, w których jeszcze nic nie ma, ale coś tam może się, nie wiem, może się coś tam kiedyś pojawi. No póki co to tutaj jest taka pustka. Zmniejszyłem też to, bo tam w sumie można by było coś innego zrobić, a tutaj na razie i tak nie ma żadnego pomysłu, więc niech to tutaj, zabierzmy tego dirta jeszcze, po co on tutaj jest. No i co, no i tu zamykam drzwi, bo nic tam się takiego ciekawego nie kryje. No i mamy super zejście, no słuchajcie, mnie się osobiście mega to miejsce podoba. W szczególności mi się podoba ten widok. Ten widok po prostu moim zdaniem rozbraja. Ten widok jest cudowny i możecie po prostu znać, co o nim sądzicie. Mi się on mega podoba, wszystko tutaj pięknie widzimy, nawet ten toster. No i widzimy, no i co? No i nie wiem, no i fajnie. Ja myślałem nad tym, żeby tutaj stąd poprowadzić jeszcze tą ścieżkę gdzieś tam dalej i zakręcić. I w ogóle właśnie jeszcze jedną rzecz, którą myślałem, żeby zrobić, to patrzcie to. Patrzcie to, stanę sobie jeszcze raz tutaj na tym, I tutaj, jak widzicie, w tym miejscu, gdzieś od tyle, chciałbym zrobić szybę w górze, tak żeby było taki taras widokowy, ale za szybą. Więc mam nadzieję, że to uda mi się zbudować i jak zajdę gdzieś tam chwilę jeszcze, to pobuduję. No jak widzicie, teraz sporo pobudowałem, sporo porobiłem, pozbierałem w kopalni i tak dalej. Troszkę pograłem i po prostu, kurczę, fajnie to wygląda teraz, nie? Więc mam nadzieję, że to będzie bardziej się rozwijać jeszcze i bardziej oświetlimy tą górę, bo chciałbym, żeby ona była cała taka zabudowana właśnie takimi fajnymi rzeczami, jak są tutaj, żeby to gdzieś tam dalej szło, tak się rozciągało po całej górze, gdzieś tam jeszcze. No nie wiem, no po prostu mam taki plan na to i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić prędzej czy później. No ale w dzisiejszym odcinku to nie jest najważniejsze. Dzisiaj ja chciałbym przejść do tej tajnej bazy, którą zrobiłem pod łóżkiem Yetiego, ponieważ spytacie, o co chodzi z tą tajną bazą? Ja uznałem, że... O kurde! Łoo, prawie się rozsypałem z moim 42 levelem. To nie jest dobra informacja. Tego nie chcemy się rozwalić, więc na całe szczęście musimy tutaj coś zjeść, żeby się wyleczyć. Zamknijmy to tutaj. I teraz tak, o co chodzi z tamtym w ogóle, z tamtą tajną bazą? Jak pamiętacie, dwa dni temu był odcinek z tego, jak spędziliśmy 24 godziny pod łóżkiem Yetiego. Ja w sumie tutaj nic nie potrzebuję, więc ja od razu tam lecę, żeby wam to, prawda, pokazać, ale może ja się prześpię, bo sam jestem na serwerze akurat, więc fajnie, bo możemy szybko pójść w kimę. I właśnie po to tutaj jest to łóżko, tak bym musiał iść na górę, a tak tutaj jest ono fajne, więc chyba raczej na górze pokoju nie będę robić, no bo po co? Tam jest ono totalnie niepotrzebne, więc nie ma sensu chyba. Dobra, lecimy w tamtą stronę do Yetiego i pokażę wam, o co mi chodzi, ponieważ jest tam moja tajna baza pod jego łóżkiem, której on jeszcze nie odkrył, no i którą fajnie by było, jakby to powiedzieć, no zobaczyć, co tam jest i tak dalej w tej tajnej bazie, jakoś ją może rozbudować i tak dalej. Nie wiem, to wszystko tak naprawdę chciałbym się was zapytać, co o tym sądzicie, bo też myślałem nad tajną bazą w bałwanie na przykład, ale tajna baza w bałwanie, no można by było zrobić. W końcu ten bałwan też, że ja zbudowałem, więc nikt z nim nic nie będzie robić, skoro jest mój, przeze mnie zbudowany, nie? A jakaś tajna baza tam by mogła być w środku, jeszcze trzypiętrowa, więc w sumie fajna tajna baza. No ale tutaj też mam fajną tajną bazę pod tym właśnie Yetim. No i czekajcie, może zobaczmy, jak to wygląda od środka. Tutaj mamy takie, no idealne wejście mamy zresztą też do środka, patrzcie, wchodzimy tak. Tu sobie zostawiamy crafting, więc wchodzimy sobie dalej. Ciągniemy sobie tym tunelem bezpośrednio do tej tajnej bazy. Tutaj piękne oświetlenie po drodze. Tutaj w ogóle zabudowałem to, jak widzicie. Jest takie tutaj zabudowane, bo tam był loot i jakieś tam przejście w ogóle dalej. Teraz tu, no troszkę tutaj poprawiłem, żeby to lepiej wyglądało. Otwieramy sobie tutaj to przejście. Można w ogóle wejść tutaj tyłem, ale ono jest zamurowane, więc na razie tego nie zrobiłem. To jest takie, wiecie, awaryjne, że tak powiem, wejście. No i tu możemy było jakoś tą bazę, że tak powiem, poszerzać, jeżeli byśmy chcieli. Tylko czy my chcemy koniecznie mieć bazę pod łóżkiem Yetiego? No, szczerze, nie wiem, czy chcemy mieć bazę pod łóżkiem Yetiego. No bo w sumie po co nam ta baza pod łóżkiem Yetiego, tak sobie myślę. Też może on ją odkryć, no bo załóżmy, że będzie chciał na przykład przestawić gdzieś swoje łóżko. No jesteśmy, że tak powiem, wtedy, no lipa jest totalna, bo on sobie po prostu wchodzi, łóżko rozwala i mamy takie, aha, no i fajnie, no i że tak powiem, odkrył naszą bazę. No więc jakby, no jest to mocno jakby nieprzydatna baza, jeśli tak to można nazwać, i ryzykowna do tego, że ktoś się może odkryć, nie? Więc może nie jest to do końca najlepszy pomysł, nie? No ale myślałem, że zaproponuję to, żebyście dali znać po prostu w komentarzach, czy robimy tu bazę, czy robimy jednak w bałwanie, czy coś, bo, no bo, kurczę, fajne są te tajne bazy, albo pod wieżą, czy... Tam jest jakiś przycisk. Czekajcie.
Ja już tu widzę jakiś przycisk. O co chodzi z tym przyciskiem? Że my chcemy go klikać. On coś otworzy. Na bank coś otworzy. Albo wysadzi. Nie wiem, czy chcemy to klikać. Dobra, obstawiam, że to coś otworzy. Czekajcie, zróbmy tak. Pewnie się coś otworzy z tej strony. Albo nie? Nie, bo tu jest śnieg. To może to się otworzy? Nie wiem, dobra, czekajcie, zobaczmy. O, otworzyło się coś. Dobra, jeszcze raz kliknijmy. O, tu! Dobra, jest jakaś tajna baza od Yetiego. Chyba, albo od kogoś innego, nie wiem. No tak obstawiam, że od Yetiego, ale może to być od kogoś innego. Z tego co wiem, tą wieżę wybudował Dave. Chyba z Yetim ją budowali. Więc to będzie albo Dave'a, albo Yetiego. Nie wiem, to się zobaczy. Ja będę musiał... Zobaczmy, zejdźmy na dół. Okej. Taka tradycyjna, że tak powiem, bardziej bym powiedział baza. Tu w tej skrzynce nic nie ma. Tu jest przycisk, czyli tędy można wrócić, tak? Okej, dobra, można wrócić tędy. Tu są shulker boxy. Nie, nic nie ma w shulker boxach. Okej, czyli nie, tu jest zejście na dół. Dobra, odkryliśmy znowu jakoś to... Ja nie wiem, co to jest za tajna baza. Nie wiem, czy powinienem ją odkrywać w ogóle. Może nie, ale dobra, zejdźmy na dół. Teraz tak, co tu jest? Co to jest? Dlaczego tu jest tyle razy napisane śnieg? Co jest grane? Dlaczego? Wszędzie śnieg, na każdej tablicy napisane śnieg. Co jest grane? Co się dzieje? Wszędzie śnieg, ale... Czemu? Co to jest za miejsce? Dlaczego... Czy Yetiemu już odwaliło na punkcie śniegu? Halo? Czy tutaj jest jakby... Nie wiem, czy odwaliło mu na punkcie śniegu? Ja nie rozumiem tego. O co chodzi? Dlaczego wszędzie na każdej tablicy jest napisane śnieg? Co się dzieje? Co się dzieje? Nie, no nie wierzę. Dobra, nie wiem co tutaj mamy. Same tabliczki z napisem śnieg. Śnieg, 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 śnieg. Śnieg, śnieg, śnieg. Nie, dobra, nie wiem co tutaj się dzieje. Dajcie mi znać, może to jest... Nie, to pewnie jest od Yetiego, jak to jest wszędzie napisane śnieg. Dajcie mi znać, co wiecie o tym miejscu. Może coś wiecie na ten temat i może to coś oznacza. Nie wiem, może Yeti po prostu tak bardzo kocha śnieg, że zrobił sobie jakąś świątynię śniegu czy coś tego typu. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Ja to sprawdzę, nie wiem, może spytam Yetiego. Chociaż na razie wolałbym nikomu nie mówić o tym, że to odnalazłem. I po prostu dajcie mi znać w komentarzach, bo wy pewnie będziecie wiedzieć o co chodzi i czyja jest ta baza. Ja na dany moment w nią nie wnikam. Tak jak powiedziałem, tajna baza mogłaby powstać w bałwanie, może tam powstać też w poduszkiem Yetiego, no ale widzę, że pod wieżą już nie, bo tam już ktoś coś ma, więc wieża odpada, więc zostaje tylko łóżko i bałwan. No wydaje mi się, że bałwan wygra. Bałwan jest chyba fajniejszym miejscem pod bazę. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, bo ja nie umiem się zdecydować. No, wydaje mi się, że wygra bałwan, nie? Więc po prostu zróbmy taką wojnę w komentarzach, napiszcie poduszkiem albo bałwan. No i po prostu komentarze, których będzie więcej tak na oko, bo nie będę liczył, no to po prostu tam zrobimy bazę i zobaczymy, może odda ta baza, może będzie fajna, czy coś tego typu, nie wiem, zobaczymy. No i dajcie też znać, jak wam się podoba to miejsce, które ja tutaj zbudowałem, bo wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda, fajnie to tutaj rozbudowuje się, no i że tak powiem, wygląda to git. Dobra, ja muszę zakończyć odcinek w odpowiednim miejscu, patrzcie, ja muszę tu zakończyć odcinek z tym pięknym widokiem, cudownym widokiem. Więc uwaga, schodzimy tutaj, jesteśmy tu, myk, 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 tutaj, okej. I teraz stajemy sobie tu pięknie i tutaj można kończyć odcinek, patrzcie, jak to za dnia wygląda. No wygląda to cudownie, jeszcze z widokiem tam na ten możemy zwiększyć sobie render dystans do 30, a nie, już nie możemy, bo serwer już nam nie umożliwia więcej, więc trzeba byłoby to zmieniać w plikach. No nieważne, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, zapraszam na inne kanały, pozdro!